Dobra, jak wiecie, pies sobie odpoczywa, już dosyć zmęczony i zaraz zrobimy mu fajne kąpielisko. A ja tutaj już sobie pokończyłem to mniej więcej, tam koszą, tu koszą, ale no niestety, takie uroki życia. Może w osadzie, gdzie na wsi. Tu zrobiłem gliną dotąd, żeby to oczywiście było połączenie, tu sobie zrobiłem ziemią, ugniotłem to tymi grabkami. No i tutaj mi jeszcze zostało trochę, zaraz to pojedziemy o tam wywalić, taczkę odstawić. Ale wpadłem na pomysł, bo on po prostu uwielbia się kąpać, trochę z nim się bawiłem jeszcze. Ale patrzcie, kiedyś wanienkę miał normalnie ustawianą, po prostu tutaj oddawaliśmy mu wanienkę, wypuszczany był, szedł do wanienki i się kąpał. Tylko że brudnymi łapami po tym podwórku, jak to było rozkopane, właził na taras, wszystko brudził mamie, no i wiadomo, matka zdenerwowana, dlatego musimy to zrobić inaczej. Zostawię mu po prostu tutaj miejsce w klatce i w klatce mu zrobię to kąpielisko, tylko ta wanienka była rzucona tutaj i tu jest dostęp teraz taki, powiem wam, że kurde, średni, ale bym się zabił. Do tej wanienki, ale zaraz je jakoś wyciągniemy. To jest jakaś stara wanienka, widzicie? Kurde. Widzicie jeszcze o! Patrzcie. Patrzcie, jaka wanienka. Przyniesiemy trochę wiaderek wody. Na początek ją sobie opuczemy i wstawimy mu, patrzcie, przegryz tamto. Opuczemy ją leciutko, choć i tak ją zabrudzi, to w sumie bez znaczenia. Ale możemy trochę przepłukać, patrzcie jak chodzi, bo on już wie, o co chodzi, no nie? Że będzie się kąpał zaraz w niej. Sobie weźmy tu z wiaderek, pasowałoby nam więcej wziąć. Że nie wiem, gdzie są wiaderka, tam są wiaderka, dobra. Ale mamy jeszcze konewkę z tego, co widzę. Chcę mu taką czystszą wodę wziąć, no nie, żeby on tutaj nie miał jakiegoś syfu. To weźmy tej, albo na przepłukanie. Na przepłukanie myślę, że tyle wystarczy. Ogólnie mógłbym sobie wziąć z kranu wodę do niej, tylko że później ten wanienki ten sam nie podniósł. I tu by był taki troszeczkę problem, no nie? Że to poprawię lekko do góry. Patrzcie, ziemię ją przepłuczemy wodą, nie wiem czy to coś dużo da, ale chociaż trochę. Bo wiecie, on co z tą wodą ma zrobić, to i tak zrobi. On jest taki, że on i będzie pił z tego, on jest taki, że on i tak będzie tutaj sobie robił, co będzie chciał z nią. Zazwyczaj tu jest cień i tu będzie miał na pewno spokój. Trochę lata, to może pasowałoby coś tutaj jeszcze podłożyć. To sobie weźmiemy, nie wiem, jedną taką kostkę. Jak sobie ją podłożymy, tutaj nie będzie nic latać. No i teraz jest stabilna.